Z poprzedniego nagrania wiesz już, że cząsteczki wody ulegają autodysocjacji. Woda sama pod swoim wpływem rozpada się na jony wodoru i jony wodorotlenowe. W roztworze cząsteczki wody są w równowadze chemicznej z jonami hydroniowymi i hydroksylowymi. Często jon hydroniowy przedstawia się jako kation wodoru. Jednak mówiłam już o tym, że taki proton sam w roztworze nie występuje. Jeśli powstaje proton, to od razu łączy się on z cząsteczką wody, tworząc jon hydroniowy. W tym układzie dochodzi do stanu równowagi. Załóżmy, że temperatura układu wynosi 25 stopni Celsjusza, a ciśnienie wynosi 1 atmosfera. Reagentem jest woda. Woda jest również rozpuszczalnikiem, więc nasz reagent w układzie jest na dobrą sprawę wszędzie. Prawdopodobieństwo natknięcia się na reagent, prawdopodobieństwo napotkania cząsteczek wody wynosi 100%. Wynosi 1. Dlatego też stężenie cząsteczek niezdysocjowanej wody w czystej wodzie możemy uznać za stałe. Iloczyn stężenia jonów hydroniowych i wodorotlenowych określany jest jako iloczyn jonowy wody. W wodzie destylowanej, czyli takiej wodzie, która jest pozbawiona soli mineralnych, a także innych substancji ją zanieczyszczających, stężenie jonów hydroniowych jest równe stężeniu jonów wodorotlenowych. Stężenia te wynoszą 10 do minus 7 mol na decymetr sześcienny. Stała KW w temperaturze 25 stopni Celsjusza i przy ciśnieniu 1 atmosfera wynosi 10 do minus 14. Ujemny logarytm ze stałej dysocjacji wody, PKW, wynosi 14. W takim razie PKW równe jest pH, czyli ujemny logarytm ze stężenia jonów wodorowych, plus POH, czyli ujemny logarytm ze stężenia jonów wodorotlenowych. pH w temperaturze 25 stopni Celsjusza w wodzie destylowanej wynosi 7. Więc mamy tutaj do czynienia z ujemnym logarytmem z 10 do minus 7. pH równe jest ujemny logarytm ze stężenia jonów wodorowych, czyli ujemny logarytm z 10 do minus 7. Logarytm z 10 do minus 7 wynosi minus 7, dlatego nasze pH wynosi 7. Teraz przejdźmy do wyrażenia na POH. POH to ujemny logarytm ze stężenia jonów hydroksylowych. W czystej wodzie stężenie tych jonów również wynosi 10 do minus 7. Toteż pOH równe jest 7. Dla czystej, destylowanej wody iloczyn jonowy wody w danych warunkach ciśnienia i temperatury jest stały. Teraz jednak zastanówmy się nad tym, co będzie się działo z wyrażeniem na iloczyn jonowy wody, jeśli zaczniemy dodawać kwas lub zasadę. Co się stanie, jeśli do wody dodamy kwas chlorowodorowy, kwas solny? Kwas solny dysocjuje w 100%, dlatego też zaliczany jest on do kwasów mocnych. W roztworze wodnym obecne są jedynie kationy wodoru i aniony chlorkowe. To znaczy, że w wodzie nie znajdziemy całych cząsteczek kwasu solnego. Mamy do czynienia jedynie z jonami wodoru i anionami chlorkowymi. W tym układzie nie możemy mówić o stanie równowagi, ponieważ stężenie cząstek kwasu chlorowodorowego po zajściu dysocjacji będzie zaniedbywalnie małe. Załóżmy, że dysponujemy roztworem kwasu solnego o stężeniu molowym 0,1 mol na decymetr sześcienny. 0,1 mola kwasu znajduje się w 1 decymetrze sześciennym wody. Zastanówmy się, jakie będzie stężenie poszczególnych jonów. Stosunek stechiometryczny reakcji wynosi 1:1:1, dlatego też 0,1 mola kwasu dysocjuje całkowicie, dając 0,1 mola kationu wodoru i 0,1 mola anionów chlorkowych. Objętość roztworu nie ulegnie zmianie, to też stężenie poszczególnych jonów wynosi 0,1 mol na decymetr sześcienny. Zastanówmy się, jakie będzie pH wodnego roztworu kwasu solnego.
Do określenia pH potrzebuję znać stężenie jonów wodorowych. Wiemy już, że wynosi ono 1 dziesiąta mol na decymetr sześcienny. Wartość pH to ujemny logarytm ze stężenia jonów wodorowych, czyli ujemny logarytm z 1 dziesiątej. Do jakiej potęgi trzeba podnieść 10, żeby wyszła 1 dziesiąta? pH w tym przypadku wynosi 1. Jeśli masz wodny roztwór kwasu solnego o stężeniu 1 dziesiąta mol na decymetr sześcienny, to pH takiego roztworu wynosi 1. Przypomnę, że pH czystej wody wynosi 7. Po dodaniu kwasu do wody spowodujemy obniżenie jej wartości pH. Czyli im niższe pH, tym bardziej kwasowy roztwór. Sprawdźmy teraz, jaka jest wartość pOH badanego roztworu. pOH kwasu chlorowodorowego o stężeniu 0,1 mol na decymetr sześcienny. Jeśli do 1 decymetra sześciennego czystej wody dodamy 1 dziesiątą mola chlorowodoru, tak naprawdę dostarczymy miliony jonów wodorowych. Zwiększymy stężenie tych jonów. Zgodnie z regułą przekory oznacza to, że wzrost liczby jonów wodorowych spowoduje przesunięcie równowagi reakcji dysocjacji wody w lewą stronę. W czystej wodzie występuje 10 do minus 7 mola jonów wodoru na decymetr sześcienny. Dodając 0,1 mola kwasu solnego, diametralnie zwiększamy ilość jonów wodoru obecnych w roztworze. W takim przypadku prawie wszystkie jony wodorotlenowe zostaną zużyte w reakcji. Stężenie tych jonów drastycznie spadnie, bo dodaliśmy bardzo dużo jonów wodorowych. W układzie nie zmienialiśmy temperatury reakcji, także iloczyn jonowy wody pozostaje stały i wynosi on 10 do minus 14. Natomiast ujemny logarytm z tej stałej wynosi 14. pKW równe jest 14, co równe jest pH plus pOH. Dlatego też możemy przekształcić sobie to wyrażenie i otrzymujemy pOH równe jest pKW minus pH. Czyli 14 odjąć 1, co daje nam 13. Teraz zastanówmy się, jak na pH czystej wody wpłynie dodatek mocnej zasady. Weźmy na przykład wodorotlenek potasu. Po rozpuszczeniu w wodzie staje się on mocną zasadą, ponieważ dysocjuje on w wodzie całkowicie na kationy potasu i aniony wodorotlenowe. Załóżmy, że wzięliśmy 1 dziesiątą mola wodorotlenku potasu i rozpuściliśmy go w 1 decymetrze sześciennym wody. Wodorotlenek potasu ulega całkowitej dysocjacji, w związku z czym powstaje 0,1 mol jonów potasu i 1 dziesiąta mola jonów wodorotlenowych. Stężenie tych jonów wynosi 1 dziesiąta mol na decymetr sześcienny. Skoro znamy już stężenie jonów wodorotlenowych, to zastanówmy się, jakie jest pOH powstałego wodnego roztworu wodorotlenku potasu. pOH to ujemny logarytm ze stężenia jonów wodorotlenowych w roztworze. Logarytm dziesiętny z 1 dziesiątej wynosi minus 1. Dlatego też ujemny logarytm z 1 dziesiątej wynosi 1. Jaka jest w tej sytuacji wartość pH? Pamiętaj, w układzie panuje temperatura 25 stopni Celsjusza. Znasz wartość pKW i wiesz, że zależność pKW ma postać pKW równa jest pH plus pOH. Po przekształceniu tego wyrażenia otrzymujemy wartość pH równa jest pKW minus pOH. 14 odjąć 1 wynosi 13. pH tego roztworu wynosi 13. Jeśli do wody dodajesz zasadę, to zwiększasz pH tej wody. Im wyższa wartość pH, tym roztwór ma odczyn bardziej zasadowy. Podsumowując, przedstawmy sobie graficznie skalę pH.
Jeżeli mamy pH mniejsze od 7, świadczy to o kwasowym odczynie roztworu. pH równe 7 mówi nam, że mamy do czynienia z roztworem o odczynie obojętnym. Natomiast pH większe niż 7 mówi nam, że roztwór ma odczyn zasadowy.